względu na jej delikatną, gładką i jasną niczym płatek śniegu cerę, nazywano ją Śnieżką. Była ona bardzo szczęśliwa, żyła spokojnie i beztrosko, pomimo że mieszkała z zazdrosną o jej urodę złą macochą, która była również piękna. Witam wszystkich w dniu kolejnym. Dzisiaj mamy sobotę. Wczoraj dodałam jeden, to czyli dzisiaj się dodał jeden film. Miałam ogólnie materiał na jeden film, ale jak zobaczyłam, jaki długi będzie, to rozbiłam go po prostu na dwa filmy. Więc mam tak naprawdę trzy filmy jakby tak do przodu. Niedawno byłam z Karolinką na spacerze, poszłyśmy na targ, bo musiałam kupić chrzan, bo do kiszenia już się troszeczkę nam skończył. Resztę rzeczy mamy. W następnym tygodniu szykuje się mnóstwo roboty, bo będę robiła leczo, bo są pomidory i cukinia na działce. To na wyjazd jakiś tam słoiczek sobie zrobię, no już na zimę. I będę też robiła sałatkę szwedzką, bo też mamy mnóstwo ogórków. Marchewka też już jest, więc spoko. Ja sobie właśnie kawkę zrobiłam. Mąż właśnie pojechał na targ ponownie, bo się okazało, że już nasze poduszki na kanapę są zrobione. Zobaczymy, jak wyszło, bo był problem z materiałem. Musiało być tydzień temu, no ale się tam troszeczkę przedłużyło, ale miejmy nadzieję, że wyjdą super, bo w tym momencie nasze poduszki na kanapie wyglądają w ten sposób. No po prostu tragedia. One kiedyś były 15 cm wyższe. One wystawały jeszcze ponad to. Tak więc zobaczymy, ale powiem jedną rzecz. Nowa poduszka w IKEA kosztuje, to poduszka, 120 zł albo 130, chyba 120, tak, 120 zł kosztuje jedna sztuka, czyli 242. Mąż poszedł na targ, tam 3 tygodnie temu. I właśnie jeden pan, który robi, tam nie wszyscy zrobią, ci co robią, tam mamy trzech tapicerów, jeden w ogóle nie robi poduszek, drugi mi krzyknął 130 zł za sztukę, więc już wtedy jak miałabym tyle płacić, to już bym wolała wziąć to idealny kolor i tak dalej, gdzie tamten nawet nie miał we wzorniku takiego samego nawet chociażby splotu. Ale i to ja byłam, tak? Bo ja następny tydzień poszłam ja i się pytałam, bo chciałam się tam dowiedzieć, chciałam właśnie zamówić i poszłam do innego tapicera niż mój mąż, a mój mąż właśnie tydzień wcześniej był i znalazł tapicera, który zrobi nam za 85 zł sztukę. I jak to jest właśnie, że jeden obok drugiego dosłownie stoi. No ja, oni mają nawet jakby połączone stoisko. I nie widać, w którym miejscu się jakby odcina jedno stoisko ze drugiego, a jaka różnica w cenie, więc warto pytać, warto pytać. Mam nadzieję, że wyjdą one fajne. Co jeszcze? Mówię 85 zł, więc spoko cena. I jeszcze coś najważniejsze, praktycznie identyczny materiał. Ja wzięłam, odcięłam z tej poduszki, bo te też pójdą od razu do wyrzucenia. Wzięłam, odcięłam kawałek właśnie materiału i poszłam, aż byłam po prostu w szoku, bo one się tam delikatnie się różniły. Nawet nie odcieniem, tylko że były troszeczkę jaśniejsze albo ciemniejsze. Jakoś tak. Ja w ogóle, jak słychać, troszeczkę jeszcze mam chrypę. A co jeszcze? Jak byłam na targu, to mąż trochę posprzątał, gdzie może tego nie widać, bo przy dziecku to zawsze tak jest, że średnio widać. A wczoraj jeszcze byliśmy wieczorkiem, tak na 17, pojechaliśmy do babci mojego męża, czyli do prababci Karolinki, pojechaliśmy wszyscy razem, zjedliśmy tam pierożki, no i babcia dała jeszcze nam zupę i jakąś tam część pierogów, więc dzisiaj Karolinka będzie miała pierogi, bo ona uwielbia pierogi, a my będziemy jeść grochówkę. Babcia mojego męża robi no po prostu obłędne zupy, pyszne, czasem przesolone, no wiadomo, ona tam dodaje jakieś, czasami chyba kostkę rosołową, czy jakąś magię, czy coś, no ale są przepyszne. No, tak więc dzisiaj mamy już obiadek załatwiony, więc w sumie musimy się zająć domem. A w ogóle wczoraj jak byłam w Biedronce, to kupiłam taki lakier i będę nim malować sobie chyba właśnie stopy przed wyjazdem. A mam nadzieję, że moja pani od pazurków ma podobny kolor. Chociaż no nie musi być, ale on jest po prostu no prześliczny. On jest taki ani niebieski, ani to fioletowy. Taki no super, no nie mogłam się oprzeć przechodząc koło niego. No tak więc
dyszkę kosztował, nie było teraz żadnej promocji. Zresztą, no, ja się też coraz bardziej zastanawiam, czy sobie w domu nie zacząć robić paznokci. Lubiłam to robić, ale teraz też to by się wiązało z jakimś tam wydatkiem, no bo musiałabym sobie na pewno kupić frezarkę i frezę. Bo to, co ja mam, to jest jakaś taka najtańsza, ona się kompletnie do niczego nie nadaje. No, więc jak ja tak policzyłam, że właśnie frezarka, frezy i żel, bo tam pędzelki mam i w ogóle, tak, to bym musiała tak z dobre, no ze 300 zł musiałabym wydać. No, co prawda, no 300 zł w moim przypadku to jest 5 wizyt u tej pani. O nie, trzeba podłożyć kubek. Dobra, skończyło. Bo ja do tej pani, do której chodzę, ta płacę tylko 60 zł i ona nie robi nie wiadomo jak tych paznokci. Na przykład skórek tak super nie opracuje, jak chodziłam na przykład, nie wiem, płacąc 150 zł. No ale ja też nie jestem osobą, która wymaga nie wiadomo jakiego zdobienia, nawet czasami tylko chcę jednym kolorkiem po prostu pomalować. No ale czasami mi się marzy znowu zacząć, ale boję się, że zacznę raz czy dwa razy zrobię i później znowu wrócę do tej pani, a to tak czasami dziwnie wrócić do tej samej osoby, a teraz w tych czasach znaleźć kogoś w tych pieniądzach to już jest ciężko. U nas tutaj też nie biorą dużo, na przykład w salonie. Dziewczyna bardzo ładnie robi paznokcie i bierze tak 120-130 zł, więc no to też jest do przejścia, gdzie ja na przykład muszę za 60 zł muszę jechać do miasta, które jest 15 prawie kilometrów od nas, więc no teraz te paliwo w jedną, w drugą stronę, więc to też troszeczkę kosztuje. Ale ja wtedy zazwyczaj mam taki czas dla siebie, bo po paznokciach sobie pójdę na sklep. No nie mam wtedy już za wiele czasu, bo ja po pracy chodzę na te paznokcie. Po 17, więc wiecie, gadka szmatka, zanim tam przyjdę, zanim usiądę, ona tam ma też 3 króliczki, więc sobie tam popatrzę te króliczki, więc często ja na przykład w okolicach właśnie nawet od 19:30 wychodzę, więc już wtedy nie mam za wiele czasu, no bo niektóre sklepy się o 20 zamykają, a reszta o 21, no ale zawsze to jest jednak jakiś tam czas dla siebie. I też chodzi o to, że ja tutaj, gdzie mieszkam, nie mam zbyt wielu znajomych, no bo przeprowadziłam się z Wrocławia, tam mam jakby całą swoją elitę. No wiadomo, że teraz jest się ciężko spotkać, no bo no wiadomo, no tu jeden pracuje, tu gdzieś ktoś gdzieś wyjeżdża, tu coś tam coś. Jest się naprawdę ciężko spotkać, no ale ja mam we Wrocławiu swoją elitę, tutaj nie mam za bardzo nikogo, więc no ta pani kosmetyczka, no my sobie zawsze pogadamy. Ja już do niej dość długo chodzę, czyli długo chodzę, nie chodzę do niej długo, bo pół roku chodzę tam od grudnia, tak? Ale właśnie nawet sama zawsze przyjdzie, zawsze się zapyta, a co tam, a jak, wiem, zapyta się o coś, o czym ostatnio rozmawiałyśmy. Ona też ma właśnie króliczki, ja też miałam króliczka, więc dużo rozmawiałyśmy właśnie o króliczkach, o ich jakby utrzymywaniu, o tych chorobach, o tym wszystkim, więc no naprawdę fajnie się z tą dziewczyną rozmawia i też z tego powodu chcę na razie jeszcze chodzić. No ale jakby się na przykład okazało, że nie wiem, że ona by przestała robić, albo by, nie wiem, do Wrocławia się wyniosła, bo ona niedługo się będzie przeprowadzała do Wrocławia, ale mówi, że dalej tu, gdzie robi, to będzie dalej robić, tak więc no nie wiem, pewnie na dłuższą metę mi się wydaje, że ona raczej we Wrocławiu się przekieruje na Wrocław, jak już jeszcze bardziej będzie doświadczona, może jeszcze jakiś kurs zrobi. No mi się wydaje, że po prostu będzie miała więcej klientek niż no, jeździć tutaj do siebie. No więc no myślę, że no wtedy jak ona już by po prostu zaprzestała, to może bym wtedy przez jakiś czas zaczęła robić sobie sama, bo mam kilka właśnie fajnych lakierów i lubię to robić, tylko że to troszeczkę czasu poświęca. No jakby może jakby opracowała tą pracę, inaczej no, troszeczkę nabrała wprawy, tak, przy pracy z frezarką, no to wtedy spoko by to pewnie szybciutko poszło, no ale ja jeszcze nie jestem za bardzo w tym dobra, więc no ja jak robię paznokcie, to ze ściąganiem, no tak dobre 3 godzinki to no zejdzie, tak, no a przy córce no to ciężko cokolwiek zrobić, a jak ona na przykład pójdzie o 21 spać, no to co, ja będę do 12 w nocy siedzieć na samych paznokciach, więc no ja zazwyczaj pewnie jakbym paznokcie robiła to w weekend, na dwa razy, na przykład ściągałabym na jej drzemce, malowała, jak ona już by poszła spać, więc no jest to troszeczkę uciążliwe, ale lubiłam to robić. Ślicznie czyścisz. Karolinka, co tutaj zrobiłaś? Nunu, proszę to wyczyścić. No. Tak, wyczyścić proszę. Karolincia, myju, szuru tutaj.
Karolinka, proszę tutaj wyczyścić. Co? Pokaż, jak to się robi, zobacz. O, widzisz? Proszę. Nie rysujemy po meblach. Po niczym nie rysujemy, tylko po kartce proszę rysować. I tak wyglądają już założone poduszki. Nie są takie twarde, jak myślałam, ale myślę jeszcze coś do nich włożyć najwyżej. Ale teraz wyglądają tak, jak na samym początku. A tu stare. Mama, mama, siusi. Siusi, idź do tatusia, siusi. Tatuś jest w łazience. Jutro jedziemy do cioci mojego męża i zaczęłam robić krakuska. A tu się okazało, że nie mam orzechów takich włoskich. No i łuskam teraz laskowe. Więc robienie tego ciasta wydłuży się pewnie jakieś dobre pół godziny.